Czego się teraz uczycie i dlaczego? I jak wiele tego czegoś chcecie się nauczyć? I jak długo chcecie się tego uczyć? To są pytania, które warto sobie zadawać, kiedy inwestujemy nasz czas w poznawanie nowych rzeczy. Często uczymy się nowych rzeczy dlatego, że są ciekawe, interesujące, są nowe, lśniące. A nie zawsze uczymy się rzeczy, które są w danym momencie istotne, które najbardziej przybliżają nas do naszych celów, sukcesów. I stąd chciałem Wam jeszcze raz i sobie jeszcze raz przypomnieć o koncepcie intencjonalnego uczenia się. Warto przemyśleć, co się uczymy, czego się uczymy, dlaczego się uczymy i jak to wykorzystamy. Intencjonalne uczenie polega na tym, że uczymy się tylko rzeczy, które możemy w danej chwili praktycznie zastosować, pomagają nam w kontekście naszego obecnego głównego projektu. Ja teraz też takie podejście testuję. Robię coś do wykorzystania online i świadomie wybieram rzeczy, które mi pomogą w tym obszarze. Jest mnóstwo rzeczy innych, które przychodzą, które chciałbym się nauczyć, obsługi jakiejś aplikacji, nowego podejścia, nowego sposobu pracy z grupami, ale to nie jest coś, co teraz w tym momencie jest mi najbardziej potrzebne, żeby odnieść sukces. A jednocześnie są rzeczy, które już trochę umiem, więc ta krzywa poznawania jest już trochę bardziej wypłaszczona. Nie, przy odpowiedniej inwestycji czasowej nie uczę się tyle, co na samym początku uczenia, bo na początku uczymy się więcej. Więc gdybym nie miał tego przypomnienia, że teraz to jest coś, co najważniejszego się uczę, to może mógłbym odpuścić, bo już trochę wiem. A tak, to przypomnę sobie, ok, to jest najważniejsze, tego chcę się uczyć. To mi przyniesie najwięcej zysku. I to robię właśnie. Więc zadam jeszcze raz to pytanie na początku. Czego się teraz uczycie, dlaczego się tego uczycie i jak długo się chcecie tego uczyć? Warto się nad tym zastanowić. Tyle.